Baba Jaga. Na pewno każdy z Was ją zna. Najczęściej opowiadali lub czytali nam o niej w dzieciństwie nasi rodzice. To nie mógł zasnąć po wysłuchaniu historii o Jasiu i Małgosi oraz chatce z piernika? Cześć, ja nazywam się Natalia, jestem czarownicą i poganką, a moją wielką pasją są dawne wierzenia, legendy i przesądy, o których raczej nie uczą w szkole. Dzisiaj opowiem Wam o naszej słowiańskiej babie Jadze, która, co tu kryć, zyskała międzynarodową sławę. Kim tak naprawdę była dla Słowian Baba Jaga? Czy jest to tylko i wyłącznie fikcyjna, zła postać z bajek? Zapraszam do oglądania. Postać Baby Jagi jest bardzo głęboko zakorzeniona w kulturze i wierzeniach słowiańskich, z których się wywodzi. Co dla wielu z Was może być zaskoczeniem, bo przecież Baba Jaga w pierwszej kolejności kojarzy się z ikoniczną postacią literatury, sztuki i w ogóle kultury masowej. Motyw Baby Jagi można nawet zobaczyć w horrorach. Baba Jaga dla większości z nas to śmierdząca, straszna i bardzo stara kobieta, rechocząca upiornie, powykręcana, z długim, zadartym nosem i masą kurzajek na twarzy, no i oczywiście lubująca się w ludzkim mięsie, a szczególnie w dziecięcym. Zwykle patrzymy na nią jak na taką złą postać, która zwabia naiwnych do swojej chatki. Zresztą wszystkie jej cechy wyglądu, które przed chwilą wymieniłam, mają sprawić, że będziemy odbierać ją jako tą złą antagonistkę. I właśnie mi się przypomniało, tak odbiegając od tematu, jak pewna osoba pytała kiedyś moich bliskich, to już było lata temu, czy ja, będąc czarownicą, gotuję dzieci w kociołkach. Także jakby ktoś tu dużo się naczytał Baby Jagi. No ale jeśli odłożymy te wszystkie straszne, upiorne legendy, baśnie i filmy na bok, możemy dostrzec, że Baba Jaga to nie tylko straszna wiedźma, ale także postać o głębszym, mitologicznym znaczeniu. Jej korzenie sięgają wierzeń słowiańskich, co czyni jej postać fascynującym obiektem do badań, zarówno w kontekście historycznym, jak i oczywiście kulturowym. Niezwykła dwoistość natury Baby Jagi jako przerażającej wiedźmy i też mądrej starowinki sprawia, że pozostaje ona ważną i taką, no, rzekłabym bardzo fascynującą postacią w dziedzictwie kultury Słowian. Dla współczesnych Słowian, ludzi, którzy wyznają słowiańskich bogów, nie jest to postać bajkowa, a często pewien rodzaj bóstwa, któremu oddają cześć, ale do tego zaraz przejdziemy. Kim więc jest Baba Jaga? Dawniej była ona niczym innym jak boginią. Po prostu. Jak w wielu innych starych wiarach, tak i u Słowian, zanim na również polskich ziemiach zagościło chrześcijaństwo i kościół katolicki, Baba Jaga była silnie powiązana z kultem matriarchalnym. Pamiętajcie, co niejednokrotnie w moich filmach o wierzeniach słowiańskich mówiłam, że bardzo ważnym aspektem dawnych wierzeń była cykliczność, płodność, kontakt z naturą, sama natura, to wokół tego budowano całe mitologie i role różnych bóstw. Baba Jaga była boginią płodności, cyklu życia oraz mądrości i oczywiście takiej nieokiełzanej natury i jak ona sama była równie dwoista, bo właśnie, jak wspominałam, z jednej strony była ona powiązana z kultem matki, mądrością i płodnością, a z drugiej była bóstwem chtonicznym, związanym podobnie do Marzanny ze śmiercią, z zaświatami, z przeprowadzaniem dusz do świata zmarłych. To wszystko jest ze sobą powiązane. Dawniej ludzie nie obawiali się tak śmierci, była ona czymś naturalnym, tak naturalnym jak samo życie. Dlatego bóstwa chtoniczne odgrywały ważną rolę w życiu Słowian. No i tak jak zapoznamy się z mitami o Babie Jadze, czy z grafikami, rycinami ją przedstawiającymi, możemy zauważyć, że jest ona przedstawiana jako staruszka, taka wiecie, totalnie pomarszczona lub z ciałem w stanie pośmiertnym, z jedną nogą, która ma odsłonięte kości, taką kościstą po prostu nogą, z takim powiedzmy no martwym spojrzeniem, co utożsamia się z tym, że jest ona niewidoma i posługuje się innymi zmysłami, głównie węchem. Tutaj też warto wspomnieć, że niektórzy uważają, że Baba Jaga mogła zmieniać swoją postać i to jak wyglądała. Raz przybierała postać pięknej niewiasty, a innym no właśnie tej staruszki. Zauważcie też, że w tych wszystkich legendach i opowiadaniach, w których Babę Jagę przedstawia się jako tą straszną wiedźmę,
Często pełni ona dosyć ważną rolę w procesie inicjacji i przemiany, co dawniej było związane chociażby z seksualnością, ale też wkraczaniem w dorosłość, czy tym aspektem chtonicznym, czyli przejściem z życia do śmierci. Nieodzownym elementem mitów o Babie Jadze jest jej chatka na kurzej nóżce oraz jej chowańce, czyli towarzyszące jej zwierzęta, na przykład czarny kot, wąż, czy nawet pelikan. Chatka według niektórych podań cały czas się kręci, zmienia swoje położenie, jest oddzielona od reszty świata i zawsze znajduje się gdzieś w środku głuchego lasu i generalnie trudno ją znaleźć. Ta chatka w mitach symbolizuje miejsce transformacji, gdzie można znaleźć inspirację, mądrość i siłę, aby pokonać wyzwania. Jeżeli oglądaliście Netflixowego Wiedźmina, to tam w którymś sezonie był mocno zaakcentowany motyw chaty Baby Jagi, może zwróciliście na to uwagę. Istnieje nawet specjalna formuła, którą wypowiadało się, aby można było dostać się do chaty Baby Jagi, a brzmiała ona mniej więcej tak. Chatko, chatko, stań do mnie przodem, a do lasu tyłem. Lub domku, domku, na kurzych nóżkach poruszaj się, obróć tyłem do lasa, a przodem do mnie. Postać Baby Jagi utożsamia się również oczywiście z czarownicami, chociaż nie latała ona na miotle, a w wielkim kotle, kojarzy się ją też ze znachorkami, zielarkami, z kobietą, która obdarzona jest dużą mądrością i tutaj warto zwrócić uwagę na etymologię jej imienia, Baba Jaga, która zresztą nie jest też do końca jasna. Słowo baba oznacza oczywiście starą kobietę, ale też właśnie czarownicę, położną, kobietę, która pomaga innym kobietom. Babą nazywało się dawniej kobiety, które darzono szacunkiem, a które zajmowały się na przykład ściąganiem uroków i leczeniem, co też sprawiało, że ludzie trochę się ich obawiali. No a Jaga? Cóż, wielu badaczy utożsamia jej imię ze słowem Jenga, które oznacza niebezpieczeństwo, zagrożenie i grozę. Niektóre źródła podają, że Jaga wywodzi się z języków pierwotnych i zauważcie też, że bardzo mu blisko do imienia Jagna. Wiele ludów Europy ma w swoich wierzeniach odpowiedniki Baby Jagi. Włosi mają Betunię, Niemcy Frau Hol, a Węgrzy Babę Bogorkań. Bogorkań? Jakoś tak. I wciąż Baba Jaga jest bardzo tajemniczą postacią, choć pochyla się nad nią wielu badaczy. Dobromiła Agiles w książce Słowiańska Wiedźma wspomina postać Baby Jagi, widząc w niej archetyp wyzwolonej kobiety, takiej, która stawia siebie na pierwszym miejscu, zna swoją wartość i siłę, jest pewna swojej kobiecości, swojej seksualności, akceptuje zmieniający jej urodę czas. Patrząc na Babę Jagę z tej perspektywy, mogłabym powiedzieć, że każdej oglądającej mnie kobiecie życzę, aby odnalazła w sobie siłę Baby Jagi i wcale się nie dziwię, że tylu współczesnych innowierców wyznających słowiańską wiarę kultywuje czczenie Baby Jagi i współpracuje z nią jako z bóstwem. Chociaż na koniec warto, żebym dodała, że Baba Jaga, jak wielu innych bogów słowiańskich, choć słuchajcie, podobno niegdyś nawet stawiano jej świątynię, no to w momencie, w którym Kościół wkroczył na słowiańskie ziemie, została ona zdetronizowana do roli demona, czegoś złego i obrzydliwego. Wyobraźcie sobie, że jej kult był tak silny, tak mocno zakorzeniony, że Kościół nie potrafił wymazać go z głów ludzi, a więc jak w przypadku chociażby świąt i różnych tradycji, jak malowanie jajek, próbowali to właśnie jakoś zastąpić i przemianować na swoją modłę. Niektóre tradycje podpięli pod swoje święta, cały kalendarz świąt dopasowali do już istniejącego pogańskiego kalendarza, a z Baby Jagi zrobili czarny charakter, żeby jak najbardziej obrzydzić ją kobietą, żeby nie mogły się z nią nawet utożsamiać z tą jej siłą. Wiadomo, Kościół kultywuje patriarchat, któremu nie w smak były i w sumie chyba nadal są silne kobiece boginie, silne kobiety i w ogóle kulty kobiece. Ale są to już kwestie tak oczywiste i tak często o tym w moich filmach mówiłam i wspominałam, że już nie będę się tutaj nad tym dłużej rozwodzić. Osobiście
cieszę się, że świadomość wraca. W przypadku tematu tego odcinka oczywiście wraca do kobiet. Niech każda z nas znajdzie w sobie siłę i moc Baby Jagi. Jeżeli odcinek się Wam podobał, zostawcie kciuka do góry. Nie zapomnijcie też o subskrybowaniu kanału. Piszcie w komentarzu, co sądzicie o Babie Jadze. Czy jest Wam do niej blisko, czy raczej nie? A może mój film odczarował Wam tę postać? Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym magicznym odcinku.